Czy Hamiszu czuła, że może być sobą, a on będzie zawsze ją lubił, niezależnie od tego, co zrobi lub powie? To było takie niezwykłe uczucie niewymuszonej poufałości, które sprawiało, że nawet nie przyszło jej do głowy, żeby wyjść z pokoju, kiedy on się przebierał. Jednak w tym momencie cała ta swoboda gdzieś się zapodziała, a Priscilla poczuła nagle, że jej twarz oblewa się rumieńcem. Cofnęła się o kroki, ledwie wydusiła z siebie: chodźmy. Świadoma tego, że Hamish przyglądał się z zaciekawieniem, chwyciła ubrania kelnera pod pachę, wybiegła spokojnie, patrząc nawet, czy policjant idzie za nią. Kiedy znaleźli się wreszcie w jadalni, pozostawiła Hamisha jego własnemu losowi, sama natomiast dołączyła do Henry'ego. Ten z radością gawędził właśnie z grupką swoich wielbicieli. Ku uldze Priscilli nie zauważył nawet, że do tej pory nie było ich w pobliżu. Wreszcie zmusiła się, żeby spojrzeć, jak radził sobie Hamish. Zajęty był właśnie rozmową z Jeremym i państwem Helmsdale. Powitanie, jakie Helmsdale'owie zgotowali komisarzowi, odwiodło na razie rodziców Priscilli od natychmiastowego wyproszenia Hamisha z przyjęcia. Był on bowiem świetnym strzelcem i zdobywcą kilku nagród strzeleckich, a obaj panowie, Lord Helmsdale i Jeremy, zaliczali się do grona wielbicieli jego talentu. Lady Helmsdale nie znała Hamisha, ale stwierdziła, że był miłym, przyjemnym w obejściu mężczyzną, a jego nieśmiałość wydawała się co najmniej odświeżająca, zwłaszcza w sytuacji, kiedy przed oczami miała jeszcze tego zapijaczonego łajdaka, Petera. Podziw Lady Helmsdale dla Hamisha wzrósł jeszcze, gdy usłyszała jego celne uwagi na temat malejącej populacji głuszczów. Jeśli ten spadek będzie się utrzymywał, opowiadał policjant, wówczas właścicielom szkockich wrzosowisk nie pozostanie nic innego, jak przerzucić się na hodowlę owiec albo zalesianie tych terenów. A to będzie oznaczać, że stracimy nasze wrzosowiska, które są domem dla 90% głuszców. Dalej doprowadzi to do spadku dochodów z polowań, braku pracy na wsiach, że nie wspomnę już o turystyce. Jeremy, zachęcony pełną szacunku nieśmiałością Hamisha, odważył się wyrazić swój pogląd na tę sprawę. Policjant słuchał jednym uchem, drugim zaś łowił strzępy rozmów pozostałych gości. Choć wydawał się całkiem pogrążony w dyskusji z Jeremym i państwem Helmsdale, w istocie dawał upust swojej szkockiej ciekawości i rozglądał się chciwie po sali. Nie było drugiej tak dobrze jak Priscilla ubranej kobiety na przyjęciu, pomyślał Hamish. Vera miała na sobie obcisłą suknię z trzema paskami z zeszłego sezonu. Była jednak pulchną kobietą, więc w efekcie jej talią zdobiły trzy piętrzące się jedna na drugą oponki. Hamish znał Verę z widzenia. Nie znał natomiast Diany. Szkoda, pomyślał, że taka piękna dziewczyna musi być ubrana jak na pogrzeb. Jej czarna sukienka była upięta na wysokości talii na modłę japońską. Dziewczyna o końskiej twarzy, stojąca obok niej, zdecydowanie nie powinna wkładać tej pomarańczowej sukni odsłaniającej ramiona, podsumował Hamish Jessica. Za każdym razem, gdy się poruszyła, obojczyki zaczynały jej wystawiać w coraz dziwniejszych miejscach. Jessica i Diana stały nieopodal Petera i Wery. Wolałabym, żebyś przestała patrzeć się na mnie znacząco i powtarzać w kółko, jaka jesteś zmęczona, szepnęła Diana. Jeśli zaciągnęłaś do łóżka jednego z tych naganiaczy, powinnaś zachować to dla siebie. Nie nazwałabym Petera naganiaczem, zachichotała Jessica. Co? Diana prawie zachłysnęła się z wściekłości. On przecież był ze mną. Niemożliwe, odparła Jessica, bo był ze mną. Obie dziewczyny spojrzały na siebie po chwili wściekłe i zaczęły ustępować miejsca wzajemnej konsternacji. Nie może być takim draniem. Nawet Peter by się do tego nie posunął, szepnęła Diana. Powiedział ci, żebyś o której do niego przyszła? O czwartej, odpowiedziała cicho Jessica. Nie powiedział mi nic, sama do niego poszłam. A mnie polecił, żebym przyszła o północy, odparła zasmucona Diana. Obie dziewczyny wzięły się za ręce jak dzieci, po czym odwróciły się i spojrzały na Petera Barletta. Stał plecami do nich, rozmawiając z Werą. Widziały jej pełne usta, wydęte jak do pocałunku. Zgadnij, kto był u niego w międzyczasie, powiedziała Jessica. Jej oczy nagle wypełniły się łzami. Postąpiła krok w kierunku kapitana. Nie, powiedziała Diana. Niech nie wie, że się dowiedziałyśmy. Zapłaci nam za to. Mogłabym go teraz zabić. Nie flirtowałabym tak otwarcie na twoim miejscu. Peter zwracał się właśnie do Wery. Freddy może zauważyć. Kobieta patrzyła na niego miękko. Po ostatniej nocy, kochanie, odrzekła, może sobie zauważać, co mu się żywnie podoba. Jesteśmy dla siebie stworzeni.
Peter nie potrafił tego do końca wytłumaczyć. Parę drinków i świat wydawał się piękny. Kilka następnych i wszystko szlak trafiał. Spojrzał na Werę szyderczo. Muszę przyznać, wycedził, że rzeczywiście byłaś najlepsza ze wszystkich, które mnie wczoraj odwiedziły. Nie na darmo mówiło się o niezaspokojonym temperamencie pań w średnim wieku. Uśmiech powoli znikał z twarzy Wery, kiedy dotarło do niej, co właśnie powiedział Peter. Kto jeszcze był wczoraj u ciebie? Zapytała. Kotku, nie żartuj w ten sposób. Nie mogło być wczoraj u ciebie nikogo innego. Kapitan powiódł wzrokiem w kierunku Jessica i Diana, potem znów spojrzał na Werę. Na koniec mrugnął do niej porozumiewawczo. Kobieta chlusnęła mu w twarz resztką swojego drinka, wybuchła płaczem i wybiegła z jadalni. Zauważył to jej mąż i ruszył za nią. Naraz wszyscy zaczęli głośno rozmawiać, jakby nic się nie stało. Hamish przyglądał się całej scenie z zainteresowaniem. Zauważył, że Priscilla machała do niego, przeprosił więc Helmsdale'ów i Jeremiego i ruszył w jego kierunku. W jej kierunku. Henry pragnie znów z tobą porozmawiać, powiedziała radośnie Priscilla. Musiała raz jeszcze zapewniać narzeczonego, że nie miała żadnej intencji względem komisarza. Henry wreszcie zauważył obecność Hamisha w jadalni i oskarżył narzeczoną o ponowne zaproszenie posterunkowego wbrew woli rodziców. Priscilla wytłumaczyła mu okoliczności zjawienia się Hamisha, ale on pozostawał podejrzliwy, choć starał się to dobrze ukryć, prosząc wreszcie, aby go zawołała. Chciał ich znów zobaczyć obok siebie, razem, żeby wreszcie się uspokoić. Zaraz za Hamiszem podążyła urocza Prunella. Była to kobieta w średnim wieku, ubrana jak choinka. Spódnica zwisała na jej dość żałośnie, w ramionach miała podjedzoną przez molę etolę, w której gubiły się długie, zwisające kolczyki. Oczy panny Smythe, zwanej przez wszystkich Prunej, spoglądały na świat skórkowzrocznym zaciekawieniem. Zanim Henrymu udało się odezwać do Hamisha, Prunej wtargnęła w rozmowę jak huragan. Nie potrafię nawet wyrazić, panie Whiter, jak zachwyciła mnie pańska sztuka. Peter, który nieopodal wycierał sobie właśnie usta serwetką, zwrócił się w ich stronę. Nigdy nie czytam nic poza dodatkiem o wyścigach, Henry, ale słyszałem, że w końcu doczekałeś się swojego hitu. O czym jest? O złowrogich kapitalistach? Och nie, pośpieszyła z wyjaśnieniem Prunej. Nic podobnego, ani trochę. To najznakomitsza komedia salonowa. Zupełnie jak za starych, dobrych czasów. Żadnych przekleństw, ani zniżyła głos do prawie teatralnego szeptu seksu. Brzmi nudno, skwitował kapitan. Prunej zachichotała. Właściwie jest chwilami całkiem pikantna. Uwielbiam, kiedy księżna mówi, wierność małżeńska to takie nudziarstwo. Henry poczerwieniał ze złości. Niech pani się zamknie, powiedział z ciekłością. Nie znoszę, jak ktoś cytuje moją sztukę. Cicho, słyszy pani? Krótkowzroczne oczy zdumionej Prunej zaszkliły się łzami. Niegrzeczny Henry, stwierdził z zadowoleniem Peter. Chodźmy, pana Smythe. Niech mi pani wszystko opowie. Mógłbym pani słuchać choćby całą noc. Poprowadził wdzięczną Prunę w inną część jadalni. Nawet Prunę nie przepuści, stwierdziła Priscilla. Ten człowiek nie ma wstydu. Przypomina mi Jimmy'ego McNeila, który mieszka w miasteczku, powiedział Hamish. Ten facet też nie przepuściłby nikomu. Priscilla odwróciła się do Henry'ego. Co w ciebie wstąpiło? Spytała. Dlaczego tak potraktowałeś biedną, poczciwą Prunę? Jak byś się czuła, gdybyś spędziła lata tworząc porządne, wartościowe sztuki, a potem podziwiano by cię tylko za jakiś chłam? Powiedział Henry tempo. Nie jestem w stanie znieść nawet jednej kwestii kochanej księżnej. Kochanie, nie miałam pojęcia, że celowo ją tak napisałeś, odpowiedziała miękko i czule Priscilla. I wydawało mi się, że coś ze mną nie tak, bo mi się nie podobała. Nieważne. Po takim sukcesie możesz teraz pisać, co tylko chcesz. Nie dąsaj się, patrz. Jedzenie. Umieram z głodu. Weź mnie pod rękę i chodźmy. Wsunęła rękę pod ramię Henry'ego i poprowadziła go w kierunku bufetu. Hamish patrzył za nim. Priscilla ścisnęła ramię narzeczonego i pochyliła się, żeby pocałować go w policzek. Posterunkowy poszedł w kierunku, gdzie siedział samotnie Sir Humphrey. Przedstawił się i spytał, czy nie przynieść mu czegoś do jedzenia. Później, chłopcze, później, odparł Sir Humphrey. Siądź i porozmawiaj ze mną chwilę. Za stary jestem, żeby tak krążyć, a sam widok tego łobuza Bartleta przyprawia mi mdłości. Ma charakterek, odparł Hamish. Jest całkiem zepsuty, powiedział leciwie Sir Humphrey, a jego siwa broda poruszała się w górę i w dół.
Mógłbym ci szepnąć słowo lub dwa na temat tego łajdaka. Zaskakujące, że jeszcze nie trafił za kratki. Hamish spojrzał na niego z nadzieją, czekając na dalsze informacje, ale sir Humphrey powiedział tylko: W sumie to jestem jednak głodny. Mógłbyś mi coś przynieść? Przy bufecie Hamish nałożył porcję mięsa oraz sałatki na talerz i zaniósł sir Humphreyowi. Potem wrócił, zdając sobie sprawę z tego, że sam też czuje głód. W momencie, gdy nałożył sobie wszystko to, na co miał ochotę, starszy pan rozmawiał właśnie radośnie z Lady Helmsdale. Wtedy Hamish zobaczył, że Diana macha do niego. Usadowiła się w rogu stołu razem z Jessicą. Dziewczyny przedstawiły się, a Hamish zdążył jedynie wypowiedzieć swoje imię, nie dodając, że jest policjantem. – Mieszka pan w okolicy? – spytała Diana, nie spuszczając szeroko otwartych oczu z drogo wyglądającego garnituru wujka Harego. – Tu, w miasteczku – odparł Hamish. – Czy pańska żona też przyszła? – dociekała Jessica. – Nie jestem żonaty – wyznał posterunkowy. Obie dziewczyny wyraźnie się ożywiły. Tak miło spotkać tutaj kawalera, zachwycała się Diana. Te przyjęcia potrafią być takie nużące. Nie jestem jedynym kawalerem tutaj, zauważył Hamish. Wiem, że pan Pomfret również nie ma żony, podobnie jak pan Barlett, jak przypuszczam. Zapomnij o Peterze, przerwała Jessica. Żadna dziewczyna przy zdrowych zmysłach nie chciałaby mieć z nim nic wspólnego. Jeremy natomiast to wymoczek. Niech pan je, panie Hamish, tak? Niebezpieczne miejsce, te tutejsze wzgórza, nie sądzi pan? Spytała Diana, patrząc ukradkiem na Jessicę. Różne wypadki chodzą tu po ludziach. Na przykład? Spytał Hamish. No cóż, niebezpieczeństwa, hipotermia, lawiny, tego typu rzeczy. W zeszłym roku zdarzyło się tu morderstwo, wyznał posterunkowy. Tak, słyszałyśmy o tym, odparła Jessica. Zresztą ta zamordowana kobieta to była jakaś nieciekawa postać. Nie wydaje się panu, że to niesprawiedliwe, że kiedy jakaś porządna osoba wyświadczy światu przysługę i uwolni go od jakiejś kanali, to potem musi ponieść jeszcze za to karę? Nie może się chyba pani spodziewać, że się z nią zgodzę, powiedział Hamish. Och, a dlaczego? Bo to niezgodne z moim służbowym kodeksem wartości, odparł z uśmiechem. Nie wiedziały panie, że jestem tutejszym posterunkowym? – To prawda? – spytała Diana, jakby Hamish przyznał się, że jest tutejszą pluskwą. – Więc jest pan tym Macbethem? – powiedziała Jessica z nienawiścią w głosie. – Czytałam o panu w prasie. Policjant wyczuł, że atmosfera wokół niego gęstnieje i wymamrotał, że musi się oddalić. Stanął i poszukał wzrokiem Priscilli. Siedziała obok Henry'ego i nie widziała Hamisha. Ale za to zobaczył go Henry, który zaborczo położył dłoń na kolanie dziewczyny. Hamish przypomniał sobie, że powinien teraz zacisnąć zęby i pójść podziękować pani Halberton Smythe za gościnę, ale kiedy się do niej zbliżał, ta posłała mu przerażone spojrzenie i próbowała schować się za stojącą nieopodal palmą. Posterunkowy westchnął i udał się w kierunku drzwi. Jednak po drodze Jeremy Pomfret chwycił go za rękę. – Przepraszam – powiedział. – Słyszał pan może o zakładzie moim Barletta? – A tak, wszyscy o tym gadają – odpowiedział Hamish. Usłyszałem ponadto, że zrobiono kilka dodatkowych zakładów. Cóż, jak na razie ustalono, że wyruszamy o 9 rano, w przeciwnych kierunkach, każdy ze strzelbą i pełnym magazynkiem. Pierwszy, który wróci do zamku z upolowaną zwierzyną, wygrywa. Życzę powodzenia, panie Pomfret, powiedział Hamish, odwracając się do wyjścia, ale Jeremy nie zwolnił uścisku. Chcę spytać przyjacielu, dodał pośpiesznie, czy nie mógłby pan, no cóż, zjawić się tutaj o 9 rano jako, że tak powiem, sędzia, wie pan? Po co, panie Pomfret? Jeremy poprowadził Hamisha na bok. Nie ufam temu draniowi, wyszeptał gwałtownie. Widzi pan, założył się ze mną o 5000 funtów i powiem szczerze, nie wierzę, że je ma. I zakładał też się na boku, co według mnie wskazuje, że jest pewnie pewien wygranej. Może jest po prostu strasznie pewny siebie, powiedział Hamish ostrożnie. Kapitan to świetny strzelec, a z tego co słyszałem. Jestem pewien, że jutro żaden z was nie wróci do zamku z pustymi rękami. Może jest mniej ptactwa, ale sporo jeszcze zostało. Tak, ale bez naganiaczy czy choćby psa znalezienie ich zajmie wieki. Każdy z nas może wygrać. Co mnie martwi, to ta pewność Barletta, że wygranym będzie on. Chyba, że chowa jakiegoś asa w rękawie. Jest pan pewien, że nie wpadnie pan o 9, żeby sprawdzić, czy wszystko gra? Chciałbym, panie Pomfret, odparł Hamish,
Ale to jest tak, że jeśli pułkownik mnie nie zaprosi, to ja po prostu nie mogę ścibiać nosa w nie swoje sprawy. A pułkownik mnie nie zaprosi. Tak naprawdę to wysłał mi wiadomość, żebym się dzisiaj też nie zjawiał, ale list zgubił się w drodze. Poza tym sama wzmianka o sędziowaniu będzie sugerować, że któryś z jego gości zamierza oszukiwać, a to mu się nie spodoba. Tak, rozumiem, do czego pan zmierza, powiedział Jeremy, nadymając się jak zawiedzione dziecko. Przepraszam za kłopot. Hamish znów skierował się do wyjścia. W holu wziął z krzesła paczkę z ubraniem kelnera i wyszedł na podjazd przed domem. Peter Barlett przechadzał się tam nerwowo, w tej z powrotem paląc cygaro. Trzeźwieję przed jutrzejszym wielkim dniem, powiedział, kiedy zobaczył Hamisza. Powodzenia, odparł posterunkowo uprzejmie, szukając kluczy do samochodu. Słyszał pan o zakładzie? Spytał Bartlett. Hamisz kiwnął głową. Słyszałem, że o niezłą sumkę, dodał. Ta, to prawdziwy dar niebios znaleźć tutaj poczciwego pomfreta. Barrett wyszczerzył zęby w szerokim uśmiechu. A już myślałem, że będę się musiał zadowolić tym mizernymi 2000 funtów od araba. Hamisz, który właśnie miał wsiąść do auta, zatrzymał się nagle. A o jakim arabie mowa, kapitanie? Spytał powoli. Ten sam stary szejk z Londynu. Słyszał opowieści o tym, jaki to wspaniały zwyczaj jadać szkocką ptaszynę w czasie Wielkiej Dwunastki. Więc zaoferowałem, że upoluję mu jedną. Za odpowiednią sumkę ma się rozumieć. A jak pan zamierza dostarczyć ją szejkowi na czas, kapitanie? Za to też płaci. O 9:00 będzie tu helikopter, który zabierze ptaki na lotnisko w Inverness. Tam pilot załaduje je do samolotu do Londynu i jakiś sługo z szejka przyjedzie, żeby je stamtąd odebrać. Hamisz przyjrzał się kapitanowi dokładnie. A szejk wyśle czek, jak przypuszczam. Niezupełnie. Kiedy podam mu ptaki, pilot przekaże mi paczkę, 2000 funtów w gotówce. Ja się potrafię targować. Więc, powiedział Hamisz, jeśli upoluje pan coś do południa, to wtedy na pewno dostanie pan 2000. Dokładnie, odrzekł Peter, uśmiechając się chytrze. Po prostu nie mogę przegrać. No tak, bo jeśli pan przegra, będzie pan musiał zapłacić jeszcze 3000 Pomfretowi plus dodatkowe zakłady, jakie pan zrobił. Peter Bartlett odwrócił się nagle w stronę Hamisza, wpatrując się w jego twarz coraz bardziej ponuro. Potem odrzucił głowę do tyłu i zaśmiał się. Proszę się nie martwić, mój drogi komisarzu, nie przegram. W takim układzie, odpowiedział Hamisz, otwierając drzwi, życzę dobrej nocy. Niech pan poczeka, powiedział kapitan, kładąc rękę na jego ramieniu. Czy wierzy pan w to, że czasem po prostu ma się pewność, co nastąpi? Szósty zmysł, rozumie pan. Hamisz cierpliwie odwrócił się. Był przyzwyczajony do płaczliwych pijaków, walczących pijaków, a nawet pijaków wariatów. A co według pana się stanie? Spytał uprzejmie. Mam przeczucie, że ktoś chce mnie dopaść, powiedział kapitan. Takie uczucie, że coś złego się. Trudno to wytłumaczyć. Myślę, że łatwo to wytłumaczyć, kapitanie Bartlett, odparł Hamisz. Jeśli ktoś narobi sobie tylu wrogów, co pan, to prawie jak samobójstwo. Spotykałem już wcześniej ludzi, którzy nie potrafili wziąć odpowiedzialności za swoje życie, więc szukali naiwniaków, którzy zrobią to za nich. Dobrej nocy, kapitanie. Wsiadł i odjechał, zostawiając Petera Bartletta wciąż patrzącego za nim. Komisarz policji, Hamish Macbeth, nie spał za dobrze tej nocy. Towser, chrapiąc donośnie, leżał na jego stopach w nogach łóżka. Niezmordowane rybitwy krążyły nad jeziorem, skrzecząc przeraźliwie, sowa zahuczała żałośnie, a potem rozległo się krótkie szczeknięcie lisa. Pomyśleć, że turyści przyjeżdżają tu, żeby odpocząć w ciszy i spokoju. Wymamrotał Hamisz, a po kolejnej godzinie bezowocnych prób zaśnięcia wygramolił się z łóżka. Choć było dopiero 5 rano, niebo zaczynało się już rozjaśniać. Wyjrzał przez okno w sypialni, które wychodziło na jezioro. Jak na razie nie było to najlepsze lato na randki, ale ten poranek zapowiadał naprawdę piękny dzień. Delikatna mgła jeszcze spowijała srebrną taflę jeziora. Małe pagórki stłoczone po jego obu stronach, porośnięte kępkami modrzewi brzóz, pogrążone były w niej jak na chińskim drzeworycie. Otworzył okno. Poranne powietrze ciężkie było od słodkiego zapachu róż. Hamiszowi udało się wyhodować imponujący krzew różany niedaleko wejścia, a kwiaty wyścielały teraz drogę od niebieskiego policyjnego znaku aż do schodów prowadzących na posterunek. Jedyna cela w komisariacie stała pusta już dość długo.
Miejscowy pijak dołączył do anonimowych alkoholików w Inverness i ciszy nocy nie zakłócał już jego radosne interpretacje popularnych ludowych piosenek. To nie była praca dla kogoś z ambicjami, ale Hamish traktował swoje obowiązki niezwykle poważnie. Zarabiał wystarczająco dużo, żeby móc posłać trochę pieniędzy rodzicom. Na swoim stanowisku nie musiał płacić za wynajem mieszkania ani za korzystanie ze służbowego samochodu. Według tradycji żaden szanujący się Celt nie powinien się ożenić, zanim następny w kolejce z jego rodziny nie był wystarczająco dorosły, żeby mógł pójść do pracy. Jednak w przypadku rodziny Hamisha przerwa pomiędzy nim a kolejnym bratem była dość długa. Posterunkowy miał 30 lat, natomiast młodszy Murdo był jeszcze dzieckiem. Do tego, jak się okazało, bardzo zdolnym, co oznaczało, że pewnie dostanie stypendium i pójdzie na studia, a to jeszcze wydłuży okres rodzinnych powinności policjanta. Posterunkowy postanowił, że nie będzie już kładł się spać, tylko włoży swój stary sweter z wojska i wytarte przydziałowe spodnie. Ubranie wujka Harry'ego wisiało na krześle. Wyglądało bardzo arystokratycznie dzięki drogiemu materiałowi, doskonałemu szyciu, stanowiąc kontrast z małym, ponurym wnętrzem sypialni Hamisha. Toaster przeturlał się na drugi bok i wyciągnął wygodnie na łóżku. Hamish spojrzał na psa i westchnął. Jakiś czas temu zakazał Toasterowi wstępu do sypialni na wypadek, gdyby, no cóż, jakaś dziewczyna zdecydowała się tu zajrzeć. Nadzieja jednak zaczęła przygasać i teraz Hamish zastanawiał się, czy przypadkiem nie przyjdzie mu dzielić łóżka ze swoim kundlem już na zawsze. Poszedł do szopy w ogrodzie, żeby przygotować paszę dla kur i gęsi. Henry położył rękę na kolanie Priscilli. Gdyby tylko Hamish mógł pozbyć się tego nieprzyjemnego obrazu sprzed oczu. Aby zająć czymś myśli, rzucił się w wir codziennych porannych obowiązków, a potem wrócił do środka i przygotował sobie porządne śniadanie. Znów bardziej, żeby się czymś zająć, niż dlatego, że był głodny. Toaster poczuł bekon i przydreptał z sypialni. Wyglądał na lekko oszołomionego i wymiętego, jak po suto zakrapianej imprezie. Podszedł i położył włochatą, żółtawą łapę na kolanie Hamisha, co było jego leniwą prośbą o jedzenie. Ten pogrzebał trochę w swoim talerzu, a potem poddał się i pozostawił go na podłodze przed Toasterem. Hamish postanowił udać się do portu i popatrzeć na statki wracające z połowu. Idąc, przypomniał sobie urywki rozmów zasłyszanych wczoraj na przyjęciu. Vera została obrażona przez kapitana Bartleta. To oczywiste, tak samo jak fakt, że zanim chlusnęła mu w twarz zawartością szklanki, była w nim szaleńczo zakochana. Priscilla z pewnością lepiej trafiła z tym małym, schludnym pisarzem, pomyślał Hamish ponuro. Mogłaby zaręczyć się na przykład z kimś takim jak Peter Bartlett. Posterunkowy zaczął się zastanawiać, ile właściwie lat miał ten Henry. Z pewnością był sporo starszy od Priscilli. Pewnie starszy nawet od Hamisha. Dobiegał już chyba 40. Posterunkowemu łatwiej byłoby zrozumieć zainteresowanie dziewczyny kimś bardziej zbliżonym do niej wiekiem. Lowood był rozległym, słodkowodnym jeziorem, a mała kamienna przystań pachniała rybami, smołą i solą. Policjant właśnie zastanawiał się, czy poszwendać się jeszcze w poszukiwaniu jakiegoś śledzia na kolację, kiedy do jego uszu dobiegł odgłos głośnego chrapania, prawie jakiego Toastera. Dźwięk dobiegał za stosu beczek poukładanych przy falochronie. Hamish obszedł je spokojnie, zatrzymał się, mając przed oczami niezbyt chlubny widok. Angus McGregor, miejscowy hulaka i kłusownik, leżał na ziemi pomiędzy beczkami i falochronem. Wokół unosił się intensywny zapach whisky. Leżał na plecach z rozanielonym uśmiechem na twarzy i bronią wciąż spoczywającą na piersi. Hamish pochylił się i delikatnie usunął strzelbę, a potem dźwignął śpiącego Angusa. Nauczony doświadczeniem sięgnął prosto do skrytki kłusownika z tyłu płaszcza mężczyzny. Po chwili wyciągnął stamtąd martwego głuszca. Angus już nieraz otrzymywał ostrzeżenia, żeby trzymać się z dala od posiadłości państwa Halbotton-Smythe. Ostatnim razem leśniczy spuścił mu lanie, ale jedynym efektem tego incydentu była przysięga Angusa, że będzie kontynuował swój proceder i upolje każdego ptaka czy inną zwierzynę z terenów posiadłości, jeśli tylko przyjdzie mu na to ochota. Kiedy wariował po alkoholu, twierdził, że jest nieślubnym synem pułkownika Halbotton-Smythe'a. Angus był mniej więcej w wieku pułkownika, więc nikt nie zawracał sobie głowy tymi opowieściami, z wyjątkiem samego Halbotton-Smythe'a, którego pewnego razu zasłyszano krzyczącego, że zastrzeli kiedyś Angusa i zamknie mu raz na zawsze jego zakłamany pysk. Hamish odszedł z upolowanym ptakiem w ręce. Nie chciał psuć sobie tego pięknego dnia budzeniem Angusa i żądaniem zapłaty za kradzież.
Wyduszenie czegokolwiek z tego kłusownika oznaczało godziny spędzone na mozolnym ustalaniu prawdy, na podstawie całego steku naprawdę wyszukanych kłamstw. Wtedy posterunkowy przypomniał sobie, jak Jeremy Pomfret prosił go, żeby sędziował podczas pojedynku łowieckiego. Zwrot ukradzionego przez kłusownika głuszca byłby doskonałym pretekstem, żeby pójść do zamku i sprawdzić, co się dzieje. Przy okazji może spotka Priscillę. Kiedy Hamish wrócił na posterunek, zastał Towsera warującego przy wejściu i domagającego się spaceru, więc wyruszył w drogę z psem obok siebie, na siedzeniu pasażera i martwym ptakiem z tyłu wozu. Wąska droga prowadząca z Lodiup do zamku Tomel wiła się pomiędzy porozrzucanymi wokół skałami, będącymi pozostałością po czasach, kiedy wielki lód pokrywał tę część północno-wschodniej Szkocji. Pomiędzy skałami górskie stawy wypełnione po brzegi wodą z ostatnich opadów lśniły błękitnie w słońcu. Tędz niezliczone jeziora, może sadzawki, nigdy nie przestawały zadziwiać Hamisza. Słoneczny dzień migotały w szafirowym blaskiem, a kiedy niebo było bure i ciężkie od chmur, a szara mgła spowijała góry, lśniły białym światłem lub gładką, czarną, niezbadaną taflą. Niebo dyktowało piękno krajobrazowi, więc obraz wokół wiecznie się zmieniał. Cudowny jednego dnia, następnego natomiast dziwny i mroczny zarazem. Naprzeciw wznosiły się niezwykle spiętrzone szczyty gór Sutherland, których zbocza lśniły kwarcem, a podnóża pokryte były purpurowymi wrzosowiskami. Kiedy posterunkowy zbliżał się już do zamku, kątem oka zauważył coś biało-czerwonego, wystającego z zarosnących tam mu drzewi. Zatrzymał samochód i wysiadł. Na płaskim terenie za drzewami stał helikopter, o który opierał się palący papierosa pilot. Hamish spojrzał na zegarek. Dochodziła 8:30. Ktoś tu ma ochotę na dziczyznę na kolację, zaśmiał się Hamish. Niektórym Arabom przewraca się w głowach od tych pieniędzy. Kilka minut później dotarł do zamku. Jenkins, kamerdyner, przyglądał się zbliżającemu komisarzowi, czekając w otwartych drzwiach. Wejście do kuchni znajduje się z tyłu domu, powiedział. W porządku, odparł Hamish. Wspaniały dzionek. Chcę tylko zamienić dwa słowa z panem Halbortem Smile. Obawiam się, że to niemożliwe, odrzekł sztywno Jenkins. Panienka, podobnie jak pozostali goście, je właśnie śniadanie. Hamish spojrzał ponad ramieniem Jenkinsa i kamerdyner się odwrócił. W ich kierunku szedł właśnie Jeremy, mizerny, z zaczerwienionymi oczami. Ten łajdak Bartlett, krzyknął. Rozumiem, że kapitan Bartlett udał się już na polowanie, powiedział Jenkins. Tak przypuszczam, powiedział gorzko Jeremy. Nie szedł na śniadanie, nie ma go w pokoju. Jego broń też zniknęła. Wreszcie zauważył Hamisha. Widzi pan, mówiłem, że on coś knuje. Wymknął się wcześniej. Cóż, wydało się i zakład jest nieważny. Przyszedł do mojego pokoju zeszłej nocy z szampanem. Napij się, przyjacielu, powiedział. Zmusi mnie do wypicia całej butelki. Powiedział, że spotkamy się przy śniadaniu i razem wyjdziemy na polowanie. Cały czas ten drań dążył do tego, żeby mnie zdołał rano wstać, a on mógł wygrać zakład. Boże, czuję się fatalnie. Zgadza się, to okropne uczucie, jak ktoś na siłę wlewa nam coś do gardła. Przytaknął posłusznie Hamish. Nie wlewał na siłę, wymamrotał Jeremy. Kiedy jednak jeden dżentelmen proponuje drugiemu lampkę szampana, nie wypada odmówić. Prawda, odparł Hamish, opierając się leniwie o framugę drzwi. Cholernie trudno odmówić szampana w takiej sytuacji. Już panu mówiłem, panie Macbeth, wtrącił się Jenkins, że pana Halbotton Smite jest zajęta. Hamish rozpoznał przechodzącą właśnie holem niosącą tacę służącą. Jessie, zawołał do niej, bądź tak miła i przekaż Priscilla, że chcę zamienić z nią słówko. Jasne, robi się, odpowiedziała Jessie, która w przeciwieństwie do Jenkinsa była fanką współczesnego kina amerykańskiego. Jessie, powiedział ostro Jenkins, poinformowałem właśnie komisarza, że panna Halbotton Smythe jej śniadanie. Jednak Jessie nie słyszała lub udała, że nie słyszy. Jenkins chrząknął z irytacją i udał się za dziewczyną. Co zamierza teraz pan zrobić? Spytał Hamish, zwracając się z powrotem do Jeremiego. Nic, na pewno nie na takim kacu. Ależ mnie piekielnie suszy. Wracam do łóżka. Poszedł niepewnie w kierunku schodów. Priscilla wyszła właśnie z jadalni do holu. Ubrana była w lniane, kremowe spodnie, delikatne sandałki i bluzkę z żabotem od Laury Ashley. Jej blond włosy upięte były na czubku głowy.
Wyglądała bardzo rzeźko i świeżo. O czym chciałeś ze mną porozmawiać? Spytała. Hamisz, który wpatrywał się w nią przez chwilę, wziął się wreszcie w garść. Zastanawiałem się, czy chcesz, żebym przyniósł ci ubranie wujka Harego, czy wolisz sama odebrać je z komisariatu. Priscilla wyglądała na rozbawioną. Zamiast iść tu taki kawał drogi, żeby spytać, co robić, powiedziałam, mogłeś po prostu wziąć ze sobą ubranie, co rozwiązałoby sprawę. Och, no tak, mogłem, odparł zmieszany. Jest coś jeszcze. Właśnie znalazłem Angusa, kłusownika tam w porcie i... Zamik nagle przechylił głowę. Ktoś właśnie gnał po podjeździe w ich kierunku. Hamish podszedł do schodów. Priscilla podążyła za nim. John Sinclair, główny leśniczy państwa Halberton Smythe, wreszcie dobiegł do nich. Zastrzelił się, wydyszał. Matko, co za tragedia. Kto? Zażądała wyjaśnień Priscilla, przepychając się przed Hamisha. Kapitan Peter Bartlett, przestrzelony na wylot. Priscilla odwróciła się i chwyciła Hamisha za sweter, przytrzymując się go. Sinclair wbiegł do zamku, krzycząc, co się stało. To straszne, szeptała Priscilla, zaczynając się trząść. O, Hamish, lepiej chodźmy i sprawdźmy, co z nim. Może jeszcze żyje. Hamish objął ją i mocno przytulił. Nie, nie wydaje mi się, powiedział głucho. Goście na czele z pułkownikiem Halberton Smythem wypadli z zamku całą gromadą. Henry Whitering zatrzymał się na widok swojej narzeczonej w objęciach Hamisha. Prowadź, Sinclair, warknął pułkownik. A ty, Jenkins, dzwoń po karetkę. Panie, niech lepiej zostaną tutaj. Macbeth, co ty tu robisz? Zresztą nieważne, lepiej chodź z nami. Hamish puścił Priscillę i ruszył za pułkownikiem oraz leśniczym. Henry, Fred Forbes Grant i Lord Helmsdale podążyli za nimi. Sir Humphrey wrócił do zamku razem z paniami. Zaczynało się robić upalnie. Powietrze było ciężkie, słychać było jedynie bzyczenie owadów, a wokół rozchodził się słodkawy zapach dolatujący z nadwrzosowisk. Po opuszczeniu ogrodów zamkowych pułkownik Halberton Smythe zauważył helikopter. – Co to tu robi do licha? – zawołał. Hamish opowiedział mu więc historię Arabów z Londynu oraz zapłatę w wysokości 2000 funtów za dostarczenie upolowanych ptaków. Bartlett nie miał prawa zamawiać tutaj helikoptera bez mojej zgody, powiedział pułkownik. Cóż, i tak jest już martwy, więc na nic mu się nie zdadzą te 2000. To prawda, powiedział Hamish, przyglądając się uważnie helikopterowi. Nie stój tak, jakbyś na oczy nie widział latającej maszyny, ponaglił go pułkownik Halberton Smythe. Hamish dołączył do pozostałych i razem ruszyli w kierunku wrzosowisk. Powinno teraz padać. Hamish przypomniał sobie regularne, ulewne deszcze, które ich nawiedzały przez ostatnią parę tygodni. Taka tragedia w pełnym słońcu wydawała się jeszcze bardziej przerażająca niż w pochmurny dzień. To tutaj, powiedział leśniczy, wskazując przed siebie. Teren przed nimi zaczynał się obniżać. U stóp wzniesienia, na którym się znajdowali, przebiegało metalowe ogrodzenie, przez które przewieszone było ciało. Groteskowe i nierealne w ten jasny, słoneczny i upalny dzień. Co za dramat, wyszeptał osłupiały Lord Helmsdale, kiedy zbliżyli się do miejsca tragedii. Kapitan Bartlett zwisał głową w dół, zaczepiony prawą nogą o górny drut ogrodzenia. Strzelba znajdowała się po drugiej stronie płotu. Jej kolba schowana była w rosnącym obok krzewie, podwójna lufa natomiast spoczywała podobnie jak ciało na górnym drucie ogrodzenia. Oba wyloty spoglądały przed siebie jak para ciemnych oczu o niezgłębionym spojrzeniu. Bez wątpienia, w momencie, gdy kula dosięgła kapitana, on próbował sforsować ogrodzenie. Proszę niczego nie dotykać, powiedział Hamish. Chłopcy ze strajby będą musieli to obejrzeć. Wszyscy zebrali się wokół policjanta, bladzi i milczący. Słońce przygrzewało. Nad ich głowami po bezchmurnym niebie szybował myszołów.